Bardzo serdecznie witamy Państwa tutaj obecnych i przed ekranami komputerów, jeżeli ktoś nasze katechezy w ten sposób śledzi i w nich uczestniczy. Ku pocieszeniu Jacku, myślę, że chyba naszym i obopólnym, powiem, że to przedostatnia nasza katecheza w tym roku szkolnym. Myślę, że od października czy od września rozpoczniemy kolejny cykl, no ale to już jest kwestia przyszłościowa, także w tej chwili nie będziemy nad tym się zastanawiać i deliberować. A dzisiaj kolejny artykuł, credo. Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Czyli wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Jacku, mam tu wiele wątpliwości, jeśli chodzi o brzmienie, sformułowanie w języku polskim tego artykułu wiary. No ale myślę, że to w trakcie naszej rozmowy się odsłoni. W filmie Amadeusz o Mozarcie jest taka scena, kiedy Salieri, ten właściwie nauczyciel swego czasu, ale potem konkurent Amadeusza Mozarta, oceniając jego kompozycję, mówi: za dużo nut, za dużo nut. Tutaj też, Leszku, zauważ w tym, co powiedziałeś, no nie chcę powiedzieć, że za dużo, ale strasznie dużo przymiotników. To jest taki artykuł wiary, który się do literatury za bardzo nie nadaje, chyba tej takiej pozytywistycznej, lizo-orzeszkowej, opisowej, bo mamy jeden święty, powszechny, apostolski i dopiero Kościół, bo nawet ten jeden tutaj właściwie występuje jako przymiotnik, a nie jako liczebnik. Tak, rzeczywiście chcemy porozmawiać dzisiaj, drodzy Państwo, ja dołączam do tych pozdrowień i powitań o Kościele. Ja zacznę może tak trochę, nie wiem, może lekko nawet prowokacyjnie. Leszku, ja przyznam, że ja nie lubię tego słowa Kościół. Drodzy Państwo, już wytłumaczę dlaczego, bo ktoś zaraz sobie pomyśli, a będziemy tutaj, nie wiem, coś mówić jakoś tam przeciwko Kościołowi. Nie. Mówię najpierw w warstwie słownej, dlatego że ono w języku polskim nie oddaje tej pełni, która kryje się, i tego bogactwa, które kryje się w określeniu chociażby źródłowym, czy hebrajskim, czy greckim, czy potem łacińskim. Dlaczego? Dlatego, że ja nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd się w ogóle wzięło słowo Kościół w języku polskim, bo nawet pochodzenie tego słowa jest takie nie do końca jasne. No właśnie, bo ono nic nie znaczy. Ono właściwie nic nie znaczy. Trudno jest zaczepić to słowo polskie o jakiekolwiek znaczenie, prawda? Tak, są dwie hipotezy takie przynajmniej dość powszechnie znane. Pierwsza mówi, że Kościół, że to słowo pochodzi, wiara przyszła do nas z Czech, więc tam gdzieś z czeskiego. Kastel, no mamy też, kastel to jest zamek, to jest, mamy kasztelana, prawda, pana na zamku. Te pierwsze kościoły nasze romańskie miały też charakter warowny, pełniły jednocześnie jakieś funkcje obronne, małe okienka służące jako strzelnice, potężne grube mury, więc trochę traktowano kościół tak jak dzisiaj, czasami o nim się mówi, jak twierdzę, w sensie budynku, ale oczywiście to słowo wiemy, że jest dwuznaczne, o czym jeszcze za chwilkę może powiemy. Druga etymologia, drugie możliwe źródło jest takie może trochę zaskakujące dla nas, bo gdzieś tam w tych, jak poczytamy chociażby Gołubiewa, nie, Bolesława Chrobrego, to tam jest mowa o chramie, chrama, to jest to miejsce kultu. Kościół, dlatego że Kościół był miejscem modlitwy, miejscem kultu, no właściwie w czasach już starożytnych budowanym na grobach męczenników. Potem także we wnętrzu Kościoła, o czym dzisiaj może mało pamiętamy, ale cmentarz był pod podłogą w Kościele. Pierwsze cmentarze były tam, gdzie ludzie gromadzili się na sprawowaniu liturgii i były pod podłogą. Potem, no ponieważ no ile tutaj by nam się ludzi zmarłych zmieściło pod podłogą w jasienickim Kościele? Parę osób, no to zaczęto tam grzebać tylko znamienitszych. No i dzisiaj jak pojedziemy na Wawel do katedry, to znajdziemy pod podłogą katedry gdzieś tam w kryptach królów, ich małżonki, ewentualnie dzieci, no i tam jeszcze paru innych nie królów by się też znalazło. No trochę podobnie jak na Skałce w krypcie, tam gdzie Miłosz czy Asnyk,
czy teraz też próbują zrobić wzorem księdza Piotra Skargi, także taki kolejny panteon, tam zdaje się Penderecki czeka na pogrzeb w kościele Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej w Krakowie. Więc kościół, bo stał na kościach. Potem cmentarz był zaraz, tak jak w zasadzie tu w Jasienicy, ten stary cmentarz, zaraz w pobliżu kościoła. No więc właśnie dlatego cmentarz to było miejsce składania szczątków, kości zmarłych, więc stąd się wziął kościół. Tymczasem w tych źródłowych określeniach tego, o czym my dzisiaj mówimy, zarówno budynku, jak i przede wszystkim wspólnoty, czy jakiejś takiej powiedzmy abstrakcyjnej rzeczywistości nieuchwytnej do końca, którą my określamy mianem Kościół, jest no chociażby eklezja, jest ta kahal po hebrajsku. No będziesz pewnie, Leszku, tłumaczył, że to chodzi o zwołanie, zgromadzenie. Tak zresztą w Starym Testamencie mamy święte zgromadzenie. Izrael się zgromadził pod górą Synaj, tam kiedy Mojżesz odczytywał prawo i tak dalej, i tak dalej. Ciekawą rzeczą jest też to, że te określenia są rodzaju żeńskiego. I to tak ładnie brzmi, bo potem święty Paweł będzie pisał, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. No i, a my mówimy po polsku święta matko, święta nasza matka Kościół. No i to po prostu brzmi tak, że językoznawcy dostają gęsiej skórki, no bo matkę mamy rodzaju męskiego. No więc to jest takie totalne pomieszanie z poplątaniem. Ale generalnie rzecz biorąc, no można by było powiedzieć, że my księża nawet właściwie po co się takimi rzeczami zajmujemy. Myślę, że warto sobie to wytłumaczyć, że, bo też czasami ciekawe, skąd pochodzą pewne nawet określenia, nawet pewne nazwy. No a teraz by trzeba było chyba, Leszku, uściślić, co my właściwie rozumiemy pod pojęciem Kościoła tak w ogóle, zanim jeszcze zaczniemy mówić o tym, spróbujemy wytłumaczyć te wszystkie cztery przymiotniki, które do Kościoła się odnoszą. Co to właściwie jest Kościół? No wiesz, dzisiaj się mówi Kościół to, Kościół tamto, no ale co mówiący ma na myśli? Proponujesz jakieś rozwiązanie tej kwestii? No ja najpierw chciałbym to, co już powiedziałeś, że rzeczywiście w większości języków europejskich kościół, ten, który w języku polskim jest rodzaju męskiego, to jest rodzaj żeński, prawda? Począwszy od łaciny ecclesia, czy greki ecclesia, czy la chiesa po włosku, czy die Kirche po niemiecku, czy l'église po francusku, to wszędzie jest to rodzaj żeński, prawda? Rzeczywiście dziwne, że w języku polskim to słowo jest rodzaju męskiego. Ale to są kwestie, powiedzmy, trochę gramatyczne, trochę syntaktyczne. Natomiast rzeczywiście jest problem z próbą ujęcia czy wyrażenia definicyjnego Kościoła. Dlatego, że jest to rzeczywistość w gruncie rzeczy nieuchwytna i wieloznaczna, prawda? Jest wieloznaczna już chociażby dlatego, że mówimy o Kościele jako budynku, wtedy piszemy małą literą z małej litery, no i mówimy o Kościele jako rzeczywistości, która obejmuje wierzących, lud Boży, hierarchię urzędowych przedstawicieli Kościoła, czyli całą tą rzeczywistość widzialną Kościoła, ale nie w znaczeniu architektonicznym. Prawda? Mamy taką intuicję, czujemy, kiedy mówimy Kościół, to mniej więcej czujemy, o co chodzi. No to jest po prostu to, co wywodzi się tak, powiedzmy, genetycznie, co wywodzi się od Chrystusa, a co obejmuje wszystkich wyznawców Chrystusa. Ale tu już pojawiają się problemy, bo od XVI wieku my wiemy, że w Europie Kościół się podzielił.
prawda, wyznawcy Chrystusa się podzielili właściwie na protestantów i na katolików. Potem protestanci podzielili się znowu między sobą na kolejne denominacje przeróżne, prawda? Jest ewangelicko-augsburskie wyznanie, ale jest wyznanie reformowane, ale są purytanie, ale są metodyści i tak dalej, prawda? Więc czy to są wszystko kościoły? Oczywiście z punktu widzenia Kościoła katolickiego to nie są kościoły. Kiedyś parę lat temu już jeszcze prefekt Kongregacji Nauki Wiary Ratzinger napisał deklarację, napisał taki dokument Dominus Jezus, gdzie słowo Kościół zarezerwował wyłącznie dla Kościoła katolickiego, natomiast kościoły protestanckie czy prawosławie właściwie nie należą, nie mają pełnego znaczenia Kościoła, prawda? Zrobił się ogromny ruch, protesty, że jak? Kościoły protestanckie są kościołami, prawosławie jest prawowiernym kościołem i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście tu jest potężne zamieszanie, bo wszyscy wyznawcy Chrystusa, w końcu i prawosławie, i protestanci są wyznawcami Chrystusa. Wierzymy w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o treść wiary, wierzymy w to samo. W Boga w Trójcy Jedynego, w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ale jednak okazuje się, że nie można do końca pod adresem zgromadzeń protestanckich czy prawosławnych używać słowa Kościół. W pełnym tego słowa znaczeniu, tak jak w odniesieniu do katolików. No i Jacku, i tu jest zamęt, prawda? I to ogromny, bo rzeczywiście no, możemy przyjąć tak, że Kościół, to co my intuicyjnie rozumiemy, to co my pojmujemy, chociaż nie jesteśmy w stanie tego precyzyjnie za pomocą słów jednoznacznych wyrazić, to Kościół narodził się w dniu zesłania Ducha Świętego, prawda? W Dzień Zielonych Świąt. Można by było od tego wyjść, co się tam wtedy stało, prawda? Tam było właśnie owo zwołanie, tam było wołanie, tam była mowa językami, a właściwie jednym językiem, który wszyscy rozumieli. Myśmy ostatnio mówili, Jacek przypominał to, podkreślał, że to był język miłości. Prawda? Tak. No, dzisiaj mówimy, Leszku, wyobraźmy, czy właściwie przyszedł nam taki temat, w którym rzeczywiście są same problemy. Bo nawet z tym momentem narodzin Kościoła też sprawa nie jest taka, powiedziałbym, jednoznaczna i oczywista. Bo tak ten dzień pięćdziesiątnicy rzeczywiście uchodzi za jakby najbardziej moment narodzin Kościoła. No ale jak sobie weźmiemy chociażby nasze teksty liturgiczne, to o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, no to też tam ojcowie Kościoła już mówili, starożytni, zresztą Ignacy na początku II wieku użył po raz pierwszy określenia Kościół, że Kościół narodził się z przebitego boku Jezusa, tak jak, no właśnie to jest to nieszczęście tego rodzaju męskiego, prawda? Bo tak jak Adama, którego Bóg wprowadził w stan snu, Bóg potem wyjął niewiastę, która była dla niego pomocą właściwą, tak z boku Chrystusa przez tę krew i wodę narodził się Kościół. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku Jezusa, to symbole chrztu i Eucharystii. Woda to chrzest, krew to Eucharystia, więc tutaj ten moment, no ktoś jeszcze może pokazać, no dobrze, ale to też wybór 12 i to zwrócenie się Jezusa do Piotra,
Tobie dam klucze królestwa, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, więc wydaje się, że w ogóle powstawanie Kościoła jest czymś, powiedziałbym, bardziej jak proces niż jak fakt jednorazowy. To nawet nie jest tak jak ludzkie narodziny, chyba żeby uwzględnić jakiś ten okres prenatalny, tego jakby przygotowania do narodzin. Jest bardzo nieuchwytną rzeczywistością Kościół. Leszku, jeśli pozwolisz, ja powiem o tym, jak w Biblii, przede wszystkim w Nowym Testamencie, dokonuje się prób, sam Jezus przedstawia Kościół przy pomocy pewnych obrazów. To są najpierw obrazy dotyczące, i tutaj nie wiem, czy Państwo zgadlibyście, uwaga, świata zwierząt. Jezus dokonuje takich określeń Kościoła, czym jest, czy będzie Kościół, przy pomocy, no, chociażby tego odniesienia do owczarni, do stada, do pasterza. Prawda? To jest jakiś obraz Kościoła. Chrystus mówił o sobie, ja jestem bramą, przeze mnie owce wchodzą. Tak? Więc gdzie wchodzą? Do zagrody, czyli do tej owczarni, tego bezpiecznego miejsca, tam gdzieś ogrodzonego, zabezpieczonego przed jakimiś drapieżnikami. No ale oczywiście wiadomo, że z owczarni trzeba wyjść na pastwiska, żeby gdzieś tam do wodopoju, więc no, owczarnia jest takim obrazem Kościoła. Pasterz szuka owcy zagubionej. To jest też obraz Kościoła, Kościoła przebaczającego, czy tego pełniącego posługę właśnie miłosierdzia, jednania. Chrystus mówi o sobie, jestem dobrym pasterzem, jestem bramą owiec, jestem dobrym pasterzem. Dalej mamy takie porównania agrarne, rolnicze, to znaczy przede wszystkim do uprawnej ziemi, do pola. No, chociażby przypomnijmy sobie przypowieść o siewcy, który wyszedł siać, jedno ziarno pada tu, inne tam, jeszcze inne gdzie indziej. Albo też kolejną przypowieść Jezusa, jak to właściciel nasiał w polu pszenicy, a w nocy przyszedł nieprzyjaciel i nasiał chwastu. To także jest obraz Kościoła, tej wspólnoty. A jeszcze lepszy chyba obraz, taki bardziej plastyczny, to jest obraz winnicy, czyli tego miejsca, w którym uprawia się winorośl, też ogrodzonego. Popatrz, znowu mamy jakąś taką, no, jakieś takie zamknięcie, jakieś odgrodzenie od świata. Może tu już zmierzamy trochę w kierunku tego, po hebrajsku hako też, sancta ecclesia, święty Kościół, święty to znaczy oddzielony, odgrodzony gdzieś tam, czy oderwany. No właśnie ta winnica, która jest otoczona murem, jest tłocznia. Tłocznia to symbol Chrystusa umęczonego. U franciszkanów w Krakowie znajdziemy obraz męki pańskiej w formie tłoczni do wina, która wyciska z Jezusa, z jego ran krew, a w tych jego ranach jest nasze zdrowie. Więc tego rodzaju obraz. I trzeci rodzaj obrazów biblijnych to obrazy dotyczące budowli. To albo budynki, kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Psalm 122 Jezus cytuje w odniesieniu do siebie. On jest kamieniem węgielnym. Apostołowie są fundamentem Kościoła. Taką wizję potem zobaczymy też chociażby w Apokalipsie. I tutaj w Apokalipsie też zobaczymy wizję już nie tylko budynku, ale całego miasta. Nowe Jeruzalem to jest też obraz tej rzeczywistości Kościoła, zbudowanej właśnie na fundamencie, na tych 12 warstwach apostołów, którzy są jakby u progu, jakby u fundamentu Kościoła. No i wreszcie czwarty rodzaj porównań biblijnych, ale to już właściwie przede wszystkim u świętego Pawła, to te porównania oblubieńcze, o których też już Ty wspominałeś, o tym rodzaju żeńskim Kościoła, że Kościół jest oblubienicą. Mężowie, dbajcie o swoje żony, tak jak Chrystus dba o Kościół, troszczy się o Kościół. I tak w gruncie rzeczy, podsumowując to wszystko, trzeba by było powiedzieć, no bo my tak sobie myślimy, Kościół, jak ktoś dzisiaj mówi o Kościele, to ma na myśli przede wszystkim instytucje. I to też strasznie szkoda, że jest taki jakiś ogromny skrót myślowy, taki przeskok, który wręcz zupełnie odziera Kościół z jakiejś wartości, z tajemnicy, ze świętości. Kościół nie jest instytucją, a jeżeli jest, to tylko w jakimś tam ewentualnie zakresie. Natomiast Kościół jest
krąży wokół Chrystusa, tak jak owczarnia wokół pasterza, tak jak krzew, tak jak mamy na tabernakulum, krzew winny, którego my jesteśmy gałązkami, ale tym krzewem jest Chrystus. Tak jak dom zbudowany na niewidzialnym kamieniu węgielnym, czyli tam w tym rogu fundamentów. Tak jak ciało. Kościół to Chrystus właściwie można by było powiedzieć. Ja wiem, że to jest bardzo górnolotnie, bardzo uduchowiona definicja Kościoła, ale w sensie takim dosłownym, w sensie wiary, tak by trzeba było patrzeć na Kościół, co dzisiaj, myślę, współczesnym się w głowie nie mieści. No bo, nie wiem, komuś dziennikarzowi, który pisze o, nie wiem, jakiejś aferze w Kościele czy o czymś, powiedz mu, że Kościół to Chrystus. No przecież nikt w ten sposób nie patrzy na Kościół. A gdybyśmy sięgnęli do źródeł, do początków, od tego właściwie trzeba by było zacząć. Że my, Leszku, nie rozmawiamy dzisiaj o Kościele, rozmawiamy o Chrystusie. On jest utożsamiony z Kościołem. Ten obraz świętego Pawła, Chrystus głowa, a my członki ciała. Tworzymy Kościół, czyli ciało Chrystusowe. Ku budowaniu ciała Chrystusowego jest Kościół. Wiesz, były takie czasy, właściwie one ciągle są, powracają, że podejście do Kościoła, tak jak mówisz, było zdecydowanie negatywne. Wyrażało się to takim krótkim zawołaniem. Chrystus tak, Kościół nie. Prawda? Chrystus tak, Kościół nie. Tu mamy do czynienia z jakimś przyklejeniem uwagi do tego instytucjonalnego wymiaru Kościoła. Czyli urzędów, czyli hierarchii, czyli tego wszystkiego, co składa się na organizacyjną stronę Kościoła. Ona musi być. Oczywiście. Bez tego wymiaru żadna religia nie może istnieć. Organizacyjna strona, prawda? Chrześcijaństwa. No to jest właśnie Kościół instytucjonalny. Tylko teraz kwestia jest, jak te akcenty, jeśli chodzi o instytucje, zostaną rozłożone. Wiemy doskonale, że na przykład w Niemczech, o dziwo, to do pewnego czasu, bo teraz to się radykalnie zmieniło, ale mieliśmy do czynienia z hipertrofią instytucji, przerostem instytucji. Tam rzeczywiście ta instytucja Kościoła była tak rozbudowana, zresztą podatki kościelne, prawda, i porządek jaki tam, no Niemcy lubią porządek, prawda, więc to skoncentrowanie całej uwagi na wymiarze instytucjonalnym Kościoła. I właśnie tam w Niemczech bardzo często ze strony różnych grup buntowniczych, no krytycznych w jakiejś mierze w stosunku do tej hipertrofii przerostu instytucji, pojawiało się to hasło: Chrystus tak, Kościół nie. Prawda? Zrozumiałe do pewnego stopnia, ale związane z niewłaściwym postrzeganiem rzeczywistości Kościoła, gdzie Kościół był rzeczywiście sprowadzony do wymiaru organizacyjnego, wymiaru instytucjonalnego. Porządek idealny w kancelarii, bezwzględny, mnożenie przeróżnych funkcji w wymiarze organizacyjnym Kościoła i tak dalej. No dzisiaj oczywiście w Polsce mamy do czynienia z ogromnym przerostem instytucji. Ciągle to niebezpieczeństwo hipertrofii instytucjonalnej. Organizacja jest niezbędna, ale ona musi być dyskretna. Ona musi mieć jakieś granice, jakieś wyczucie. No i tu mi się, Jacku, znowu przypominają te skrzydlate słowa
Tischnera, który mówił, mając na uwadze właśnie wymiar instytucjonalny Kościoła, że on nie spotkał człowieka. To było trochę na wyrost powiedziane, to było prowokacyjne, ale bardzo zręczne, bardzo takie właściwe, zasadne, że on nie spotkał człowieka, który straciłby wiarę po przeczytaniu dzieł Marksa, Nietzschego, czy Freuda, czy jeszcze jakiegoś innego Sartra, ale spotkał ludzi, którzy odwrócili się od wiary po rozmowie z proboszczem w kancelarii. Prawda? Więc to, tak jak mówię, to jest troszeczkę na wyrost, ale bardzo celne, bo utrafia w ten przerost instytucjonalny. Kościół to nie jest kancelaria. Kancelaria służy gwoli pewnego porządku, pewnych takich ustaleń porządkowych, ale nic więcej. Prawda? Człowiek to nie jest tylko petent, który przychodzi jak do urzędu, żeby coś załatwić i chce być obsłużony i wyjść w sposób taki psychicznie komfortowy. Nie. Kościół to jest coś więcej. W gruncie rzeczy sama strona organizacyjna czy wymiar organizacyjny Kościoła w niewielkiej mierze tylko mówi nam o rzeczywistości Kościoła, prawda? My możemy oczywiście znowu, jeśli chodzi o tą przestrzeń euroatlantycką, znowu widzieć rzeczywistość Kościoła, tak jak ona się przejawia, na przykład w dziełach sztuki, prawda? W pięknych, potężnych katedrach, w dziełach sztuki malarskiej, rzeźby, to też jest jakiś sposób przejawiania się Kościoła, ale to nie jest Kościół, prawda? Katedry to nie jest Kościół. Choćby nie wiadomo, jakie muzeum wypełnione malarstwem o tematyce religijnej, tematyce chrześcijańskiej, to nie jest Kościół. To jest jeden z przejawów, jeden z wyrazów rzeczywistości Kościoła. My możemy tropić tą rzeczywistość Kościoła, tą tajemniczą bardzo, po tych śladach, po tych tropach. Ale to nie Kościół, prawda? Kancelaria, biskupi, hierarchia, organizacja, to nie Kościół. To są pewne przejawy Kościoła. Nie Kościół, prawda? Więc to jest bardzo ważne, żeby to wychwycić, uchwycić, żeby to odróżnić, żeby to właściwie od siebie oddzielić, prawda? Kościół się przejawia również i w ten sposób, ale tylko przejawia. Czasami bardzo niezręcznie, prawda? Co pokazały ostatnie skandale i tak dalej, nie tylko pedofilskie, nie tylko, bo oczywiście to jest tylko jeden z wielu skandali finansowe i tak dalej, prawda? Więc niezbyt zręcznie się przejawiał ten Kościół, ale to są tylko sposoby, w jaki on się przejawia i wyraża, a to dlatego, że w gruncie rzeczy Kościół tworzą ludzie, którzy są grzeszni i na różny sposób ograniczeni, prawda? To nie jest tak, bo były takie próby, Jacku, przecież stworzenia czystego Kościoła. To znaczy, że do Kościoła mają należeć tylko całkowicie czyści. Za czasów świętego Augustyna, prawda, w Afryce były takie próby, donatyzm, żeby w ogóle z Kościoła wyrzucić wszystkich, którzy się załamali przy prześladowaniach, którzy na przykład zdradzili Chrystusa, bo byli postawieni w sytuacji tortury. Albo podepczesz krzyż, no albo poddamy cię takiej męce, że końcem jej będzie śmierć.
No i załamywali się ludzie. I teraz przyszedł czas, że trzeba tych, którzy się załamali, tych, którzy zdradzili, tych, którzy odeszli, trzeba wykluczyć z Kościoła absolutnie, bo Kościół jest złożony tylko z ludzi czystych. Takich nieugiętych, takich herosów. Nie, bzdura. Bzdura. Zresztą, Jacku, te wszystkie obrazy, które malowałeś przed oczami naszej wyobraźni, zaczerpnięte z Pisma, że Kościół to owczarnia, pastwisko, zwierzęta, które czują się, to w języku greckim te wszystkie obrazy mają jeden termin. Etos. Etos. My znamy ten termin, prawda? Bo używamy go czasami, mówimy o etosie narodowym. Etos znaczy też, pastwisko. Znaczy miejsce przyjazne człowiekowi. Etos znaczy po prostu takie bycie sobą u siebie. Również jednym z wielu znaczeń, bo od słowa etos wywodzi się też słowo etyka właśnie. Ale etos głębiej, bardziej fundamentalnie znaczy właśnie miejsce przyjazne człowiekowi. I myślę, że w pewnej warstwie, w pewnym wymiarze Kościół jest takim etosem, pastwiskiem, miejscem przyjaznym, dobrym, takim, w którym człowiek ma się czuć u siebie. Prawda? Nie jak ten, co przyszedł do kancelarii jako wierzący, a wyszedł jako zdegustowany całkowicie, prawda? Po rozmowie z proboszczem. Więc tak jak mówię, to są przejawy, to są sposoby, w jakie Kościół może się przejawiać. Choć niekoniecznie po tych śladach dojdziemy do rzeczywistości Kościoła, prawda? Bo czasami po urzędnikach kościelnych, po hierarchiach bardzo trudno byłoby, idąc tymi tropami, dojść do tej rzeczywistości Kościoła. Moglibyśmy zejść całkowicie na bezdroża, na rozdroża, na całkowite manowce. Tutaj myślę sobie, Leszku, tak, że modyfikując trochę to jedno z tych porównań, powiedzmy, ogrodniczych Jezusa, możemy również pokusić się o tego rodzaju wyjaśnienie, o to, żebyśmy, drodzy Państwo, jak gdyby poczuli się Kościołem, to znaczy tym, że to jest tak jak, bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że to jest takie moje miejsce, nie? Ten Kościół, moje pastwisko, to jest to miejsce, gdzie czuję się dobrze, no bo podejrzewam, że gdybyśmy dzisiaj zrobili ankietę wśród Polaków, czy Kościół jest miejscem, w którym się czujesz dobrze, to wyniki nie byłyby pewnie zachwycające. Popatrzcie, moi drodzy. Leży na ziemi gałąź w trawie. Leży pod jabłonią. No, może była słabsza, może nawet pod ciężarem owoców. Ugięła się, oderwała, upadła. Czy ktoś o tej gałęzi w trawie powie, że to jest jabłoń? No nie, każdy powie gałąź. Urwała się. Jabłoń tu stoi cała, nie? A to jest gałąź. To jest trochę też tak, wiecie, jakby iść na cmentarz. Czy na cmentarzu leżą ludzie? No raczej tak nie mówimy. Leżą ciała zmarłych, prochy zmarłych składamy, doczesne szczątki, jakoś tam, no nie wiem, trupy poległych leżą. Człowiek to jednak jest całość, to jest ten ciało i dusza, to jest ktoś, kto żyje, nie? Nawet powiedzmy, jakbym ja się tutaj schował za ołtarzem w tym momencie i wyciągnął do was tylko rękę, albo palec, albo całą dłoń, albo nawet całe ramię. To co powiecie, że co widzicie? Jacka widzicie? No nie, rękę. Ja muszę jakoś tak się, jeszcze najlepiej, żeby tam jakaś twarz była i coś gadało, no to już wiadomo, że to jestem ja, a to jest tylko moja ręka. I to jest właśnie ciekawa rzecz, jeśli chodzi o tajemnicę Kościoła, bo ja już tak, Leszku, słuchając ciebie i trochę siebie, myślę, że oczywiście młodzież przygotowująca się do katechizmu, do bierzmowania ma tam w tym katechizmie definicję Kościoła, ale to jest naprawdę tak trudne do określenia, to jest
rzeczywistość, którą jedynie można poczuć. No popatrzcie, moi drodzy, bo jest pytanie nawet o to, kto jest w tym kościele. No powiedziałeś, Leszku, o tych prześladowanych, o tym, że rzeczywiście kłócono się w starożytności, jak ktoś był ochrzczony, a potem zaparł się wiary w obawie o utratę życia, albo jeszcze bardziej o męki, jakie mogły tę utratę życia poprzedzać. To czy on jest jeszcze w kościele, czy nie? Czy ktoś, kto, powiedzmy, zgrzeszy ciężko, jest jeszcze w kościele, czy nie? Czy ktoś ochrzczony po ślubie kościelnym nie chodzi do kościoła? Czy może powiedzieć, no właśnie tak jak mówiłeś, w Niemczech mówiono, Chrystus tak, a Kościół nie. Czy można być wierzącym, a nie praktykującym? Czy tak zwani wierzący, a nie praktykujący są jeszcze w Kościele? No zależy, wiesz, jak pojmiesz Kościół, nie? No właśnie, i tu jest taki problem. Pojawiło się w pewnym momencie stwierdzenie, którego właściwie do dzisiaj nikt nie odwołał, poza Kościołem nie ma zbawienia. To znaczy... No ale jakim kościołem? Poza jakim kościołem nie ma zbawienia? Znaczy do kościoła można tak jak do budynku wchodzić i wychodzić, raz być, a raz nie być, przyjść tylko podładować akumulatory, czy trzeba trwać tak jak ta latorośl w całym tym krzewie winnym. To wszystko są bardzo trudne sprawy. My nawet nie jesteśmy w stanie tak naprawdę na poważnie, jeżeli nie jesteśmy... nie wiem, jakimiś tam troszkę ograniczeni jakimiś definicjami czysto katechizmowymi, tam z małego katechizmu do tego nieszczęsnego przygotowania do bierzmowania, to właściwie popatrz, Sobór Watykański II określa Kościół jako coś w rodzaju takich coraz szerszych kręgów, tak jakbyśmy kamyk rzucili do wody i powstają nam takie kręgi na wodzie, nie? I te idą coraz dalej. Ta definicja soborowa, tak trochę na skróty i szybko mówiąc, mówi, że no Kościół to są ci, co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Są ochrzczeni, są praktykujący, są głęboko wierzący, pobożni i tak dalej, i tak dalej. Potem następny krąg to już są ci, co mniej. Potem są ci, którzy są poza Kościołem katolickim, ale którzy są ochrzczeni. No z tym protestantyzmem to jeszcze tak opowiem, że tych denominacji protestanckich, nie licząc sekt wyrosłych na protestantyzmie, jest ponad ćwierć tysiąca, a nawet niektórzy chrześcijanie protestanccy, jak nie wiem, czy pamiętam dobrze, ale chyba Kwakrzy, oni nie mają sakramentu chrztu nawet. Uważają, że chrzest jest niepotrzebny, ale są chrześcijanami, tak? Uważają się za chrześcijan. Także to między innymi jest wynik tego, że protestantyzm pozbył się autorytetu, że został solus Christus, sam Chrystus i właściwie każdy sobie może określać tego Chrystusa i swoje relacje z Nim. Przepraszam, a może teraz upraszczam nieco, ale właściwie tak jak chce. I to jest, tu jest można powiedzieć trochę w tym tkwi siła Kościoła Rzymskiego mimo wszystko, że jest ten papież. Roma locuta causa finita się mówi, tak? Sprawa uparła się o Rzym, więc została rozstrzygnięta. Jest jakiś autorytet, jest jakiś punkt odniesienia. Jak nie wiemy, nie jesteśmy pewni. W protestantyzmie natomiast zrobiło się tak, że tam właściwie no każdy pogląd jest słuszny. Nie? Każdy ma do swojego poglądu prawo i to zaowocowało tym, że to się tak bardzo rozeszło i tak bardzo mocno gdzieś tam rozdrobniło. Więc są te kręgi. Potem następne kręgi, te soborowe, to są ci, którzy wierzą w Boga, czy w ogóle w jakiegoś Boga, ale nie są chrześcijanami. No tam jest ten krąg też chociażby Żydów, jest krąg wyznawców islamu, ludzi, którzy mają jakieś pojęcie Boga, jakiegoś Boga. Czasami jest to pojęcie, tak jak w przypadku judaizmu, zbieżne z naszym, można powiedzieć, właściwie no, prawie, że w tego samego Boga wierzymy. Z islamem to już tak nie jest do końca, bo to już tam trzeba by było parę zastrzeżeń zrobić. No i mamy ludzi w ogóle religijnych, wreszcie mamy ludzi niereligijnych zupełnie, którzy, nie wiem, może jeszcze jakąś uznają siłę wyższą, jakąś istotę nadrzędną, a może w ogóle nawet nie. No i ta definicja soborowa mówi, że praktycznie rzecz biorąc cały świat jest kościołem w takim bardzo szerokim rozumieniu. A więc każdy, kto szuka dobra, kto pragnie miłości, no, ma szansę na zbawienie. To, że poza kościołem nie ma zbawienia, no, to znaczy właściwie trzeba by było powiedzieć, że każdy, kto tylko będzie chciał pragnąć, kto będzie pragnął, kto będzie chciał, kto będzie oczekiwał zbawienia, to na nie ma
szansę. Więc popatrzmy, jakie są nawet, powiedziałbym, rozbieżności. Bo ktoś by powiedział, do Kościoła należy ten, kto jest ochrzczony, ma kartotekę parafialną, wszystkie tamte zaświadczenia w porządku, wszystkie przykazania, Boże to wiadomo, ale jeszcze te kościelne też wypełnia. A tutaj mamy definicję przez Sobór Watykański II. To nie jest pogląd jakiegoś tam, nie wiem, dziennikarza, teologa, czy kogokolwiek. Nauczanie soborowe Kościoła mówi, że Kościół jest tak szeroko rozumiany, te kręgi tak dalece się rozchodzą, że rzeczywiście obejmują cały świat. Chrystus umarł za wszystkich. No właśnie. I tu dotykamy, wiesz, bo to, co mówisz, że rzeczywiście do Kościoła przynależą ochrzczeni, bierzmowani, żyjący w związkach małżeńskich, sakramentalnych i tak dalej, a reszta, no, to jest ekskluzywizm, prawda? To jest ekskluzywizm, który już właściwie dzisiaj nie funkcjonuje. Jedynie u rygorystów jakichś tam możemy taki pogląd spotkać. Owszem, są tacy, są. Oczywiście, że są, jest wśród inteligencji polskiej również taki Paweł Lisicki jest, prawda, który do rzeczy ma taką gazetę, który jest właśnie takim rygorystą, ekskluzywistą. Zupełnie niepoważny człowiek. Prawda, więc oczywiście tu dotykamy, czy Jacku, chciałbym zwrócić uwagę na ten przymiotnik w tym artykule wiary, bo mniej więcej jeden święty to wiemy, o co chodzi. Prawda? Chociaż to święty trochę mnie razi, bo świętość jest związana z jakąś osobą, prawda? Jak Kościół święty. No i teologia tłumaczy, że to jest świętość Chrystusa. Kościół nie jest święty swoją świętością. Tak, to jest, wiesz, jak księżyc. Znaczy, tak, bo to już tak, dokładnie teologicznie mówiąc, to jest tak, że mamy dwa rodzaje świętości. Świętość samą z siebie ma Bóg, a wszystko poza Bogiem ma świętość jakby podarowaną. Tak, tak. Ten Kościół jest też sam z siebie, nie jest święty. Jest święty, bo Chrystus jest w Kościele, bo Chrystus jest Kościołem, więc Kościół jest święty świętością Chrystusa. To jest tak, jak kiedyś tłumaczyłem ci, co chodzą chyba na nowennę, że nasza Matka Nieustającej Pomocy ma aureolę, czyli ten złoty krąg złączony z aureolą nad głową małego Jezusa. To się tłumaczy, czyta się, bo ikony się czyta, że świętość Maryi nie jest jej własna, tylko ona jest zaczerpnięta ze świętości Jezusa. To jest też świętość Kościoła. No właśnie, więc tu oczywiście tak jak księżyc odbija światło słońca, to podobnie jest w tym wypadku. Ale chciałbym zwrócić uwagę na ten kolejny przymiotnik, powszechny. Prawda? Powszechny. To jest bardzo ważne, dlatego że powszechny, czyli skierowany do wszystkich. Kościół został, można by było powiedzieć, wyłonił się jako wieść, jako nowina, dobra nowina, która jest skierowana do wszystkich. Bogatych, biednych, uczonych, głupich, debili, geniuszy, do wszystkich. Prawda? To jest bardzo ważne, dlatego że były różne nowiny, różni myśliciele mieli różne nowiny i te nowiny były zawsze kierowane do określonej grupy ludzi. To nie było tak, że było do wszystkich, prawda? Do pewnej określonej grupy ludzi, narodu określonego, określonej kasty, prawda? Sekty. Taka kastowość w Indiach, prawda? Przekaz jest skierowany do określonej kasty, a nie do wszystkich, do każdego człowieka. Tutaj mamy do czynienia w tym określeniu powszechny do wszystkich, absolutnie wszystkich, wszystkich istot rozumnych, prawda? To jest bardzo ważne, dlatego że tu nie ma wyłączenia jakiejś grupy ludzi, czy podkreślenia grupy, do której szczególnie to słowo jest skierowane. Nie, do wszystkich. Prawda? I to jest bardzo ważne,
Dlatego, że no właśnie tutaj te tłumaczenia znowu są bardzo różne. Myślę, że w zależności od wrażliwości i świadomości teologicznej. Kiedy Chrystus mówi, to bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Czy krew, która będzie za was wylana, ale za kogo? Za kogoś określonego? Chrystus umarł za wszystkich. Hoc est enim corpus meum quod pro vobis, za was, wszystkich. Prawda? Nie ma tutaj wyłączenia jakiejkolwiek grupy ludzi. Prawda? Były takie próby, że Chrystus umarł tylko za wybranych. Tylko za wybranych. Prawda? Tak, były takie w protestantyzmie zwłaszcza, ale i w katolicyzmie, bo jansenizm był takim w XVII wieku, taką próbą protestantyzacji katolicyzmu. I tam było przeświadczenie, że Chrystus umarł tylko za wybranych. A dlaczego? No dlatego, że krew Chrystusa jest zbyt cenna, żeby się rozlała za wszystkich. Zbyt cenna. To jest jak złoto. Gdzie tam jak złoto? Platyna. Najdroższy metal. Najdroższa substancja. I ona by się miała rozlać za wszystkich? Nie. Za wybranych. I to bardzo nielicznych. Tylko nieliczni będą zbawieni. Tylko wybrani. Tylko wyjątkowi. A więc były takie próby, żeby ograniczać zbawcze dzieło Chrystusa do pewnej grupy, prawda? Właśnie do tych wybranych, do tych najlepszych, do tych czystych, do tych oddzielonych. Nie, Kościół jest skierowany pro multis, za licznych, za wielu, za... No tutaj rzeczywiście tłumaczenie jest bardzo, bardzo dowolne, znaczy można różnie to tłumaczyć. Pro vobis et pro multis, multis, za multum, multum, za całe rzesze, prawda? Ale tak jak mówię, w zależności od wrażliwości teologicznej można przetłumaczyć i za wielu. A co to znaczy wielu? Prawda? Wielu, czyli nie wszystkich, tak? Czyli jednak Chrystus nie umarł za wszystkich, za wszystkich. Za wszystkich, prawda? I to jest właśnie to powszechny. Ten przymiotnik wierzę w jeden święty powszechny. Powszechny, czyli obejmujący wszystkich ludzi właśnie. Tak jak chciał Sobór Watykański II, prawda? Że on te kręgi wprawdzie wyznaczył jakoś tam, zarysował, ale w gruncie rzeczy Kościół to wszyscy. W jakim sensie wszyscy? No wszyscy w znaczeniu rozumności człowieka. Człowiek rozumny aspiruje do tych prawd, które głosi Kościół. To nie są prawdy ekskluzywne. To nie są prawdy jakiejś szkoły filozoficznej. To są prawdy, które są najgłębiej wpisane w człowieka. Prawda? To są prawdy, które są samym rdzeniem ludzkiego jestestwa. To nie jest tak, że Kościół to jest szkoła filozoficzna. To nie jest tak, że to jest jakaś grupa ludzi, która ma takie czy inne swoje poglądy. Nie. Jest nosicielem powszechnych prawd. Takich, które każda rozumna istota w sobie odkryje prędzej czy później, chyba że nie chce być rozumną. Chyba że uprze się i zdeklaruje, że ona nie chce być, prawda? To już inna sprawa. Ale każda rozumna istota, która bada siebie na sposób bez uprzedzeń, to odkryje te prawdy, które głosi Kościół. I w tym sensie jest powszechny, ale równocześnie uniwersalny. Bo powszechność nie do końca znaczy tyle samo, co uniwersalność. Powszechność znaczy, że obejmuje wszystkich i do wszystkich jego wieść jest skierowana. Do każdej istoty rozumnej, na jakimkolwiek stopniu rozwoju. Czy to będzie papuas,
czy to będzie jakiś gdzieś tam, no Masaje są bardzo inteligentni, w ogóle Murzyni są bardzo inteligentni, ale gdzieś tam na jakimś szczeblu rozwoju jeszcze jakieś ludy, do nich też. Prawda? I tu to jest powszechność, a uniwersalność znaczy tyle, co prawdy obowiązujące każdą istotę ludzką. No i stąd z tego terminu uniwersalność pochodzi słowo uniwersytet. Proszę zauważyć, że uniwersytet, idea uniwersytetu to jest spójność wszelkich prawd. Prawda? Uniwersytet ma łączyć w jedno wszystkie dyscypliny naukowe. Taka była idea uniwersytetu. Wszystkie dyscypliny w jedno. Techniczne, ścisłe, humanistyczne, teologiczne. To wszystko jest jedno. To nie jest, dzisiaj mamy do czynienia z tym potwornym podziałem, z tym budowaniem murów pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi, ścisłymi, jeszcze jakimiś innymi. Ale to nie jest, to jest wypaczenie idei uniwersytetu. Uniwersytet, uniwersalność to jest wspólność i jedność wszystkich prawd, które łączą się w tej prawdzie, jaką jest Bóg. Troszkę ja będę kończył. Znaczy ja będę... No ja też już właściwie już skończyłem. Więc tak, jeszcze jak tam coś sobie szykujesz, to... Bo ja na koniec chciałbym powiedzieć tak, trochę tak podsumowania, czy tak, żebyście Państwo z czymś takim konkretnym może wyszli. Ja powiem tak z własnego doświadczenia. Na mnie największe wrażenie robi, najmocniej do mnie przemawia ten taki obraz Kościoła jako ciała. Jednak to, co święty Paweł pisze, że to jest ciało Chrystusa, Chrystus jego jest głową tego ciała, my jesteśmy jego członkami. To widzimy zarówno w tym Kościele przez małe K, jak i w Kościele przez duże K. Przez małe K, czyli w świątyni. No tak jak tutaj jesteśmy. Popatrzcie, jesteśmy tutaj w naszym jasienickim kościele zbudowanym na planie Krzyża Rzymskiego, tak się to nazywa, to znaczy tak, główna nawa i prezbiterium jest dłuższe, a w poprzek pod kątem prostym trochę tak jak w krzyżu mamy tak zwany transept, czyli te takie ramiona, tu północ, tutaj południe. I kościoły budowano w ten sposób, bo to jest taki bardzo klasyczny układ kościoła, pokazując, że jakby tak z góry popatrzeć na ten kościół, wyobraźcie sobie Państwo, uruchomcie wyobraźnię, to jest trochę tak, jakbyśmy widzieli ciało Pana Jezusa. Tam pod chórem są nogi Jezusa. Tutaj, gdzie Państwo siedzicie, w nawie jest korpus. Ten transept, czyli to, co mamy tutaj w poprzek z tymi bocznymi ołtarzami, to są tak jak ręce Jezusa rozłożone na krzyżu, czy też takie czekające, aż my tutaj wrócimy, witające nas. Ołtarz zawsze funkcjonował jako serce. To jest serce Pana Jezusa. Tutaj dokonuje się, tu mamy krew i wodę, tutaj mamy ciało Pańskie na ołtarzu. To miejsce zwane sanktuarium czy prezbiterium, to gdzie jest ołtarz, to jest głowa Pana Jezusa. Więc po pierwsze tak pokazywano. Mówiono potem tak, popatrzcie, ten kościół zbudowany jest z kamieni albo z cegieł. W gotyckich kościołach to widać dosłownie, bo nie ma tynków, tylko widać cegły, z jakich zbudowany jest kościół. Taka cegła, to jesteś ty, a tam jest twoja żona, a tu jest twój mąż, a tu jest twoje dziecko. My budujemy to ciało Chrystusa. Cegły, no nie jest cegła na cegle, tylko na czym się kładzie cegły? Na zaprawie, tak? Co to jest ta zaprawa? To jest miłość. Miłość jest spoiwem, tym, co nas łączy w ciało Chrystusowe. Między nami, tak jak między cegłami w budynku jest miłość. Więc tu po pierwsze widziano taki piękny obraz Kościoła przez małe K jako Chrystusa. A Kościół przez duże K, ten Chrystus jest głową, a my jego członkami. No bo patrzcie Państwo, Leszku, mówiłeś o tym tym wyłączeniu. Ekskluzywizmie, o wyłączeniu części niektórych tam ze zbawienia. Popatrzcie Państwo, czy to jest możliwe, żebym ja na przykład zjadł sobie, nie wiem, parówkę z musztardą i powiedział, ona idzie do rąk i do głowy, bo będę jeszcze oglądał mecz i pił piwo, to mi jest potrzebne, a do nóg nie idzie. No nie ma tak. Albo ktoś by powiedział, ja głową pracuję i rękami, bo tam piszę na komputerze, to muszę odżywiać, a nogi w sumie nie są mi do niczego potrzebne. Popatrzcie Państwo, jak dbacie o higienę.
jak się bierzemy, nie wiem, prysznic czy kąpiel, czy coś tam pomijamy w tym jakby, no oczywiście można, ale to jest głupie i bez sensu, no tak się nie robi, nie? Jak myję włosy, to tego włosa, co mi tam pewnie za chwilkę wypadnie, ja też się nie zastanawiam, też go umyję. Bo patrzcie, mówiliśmy o tym, że nie wiem, gałąź, która odpadła z jabłoni, jakby ktoś palca nie miał, prawda, nie wiem, o zgrozo zobaczyłbym czyjś palec gdzieś tam leżący. To nie jest człowiek, tylko to jest palec. Jest jakaś integralność, jest całość. Jesteśmy członkami, jesteśmy komórkami, tworzymy tkankę ciała Chrystusowego. W tym sensie każdy ma swoje zadanie, każdy ma swoje miejsce. No, wiecie, ten organizm żywi wszystkie komórki, nawet niestety te rakowe. To tak trochę też jest w Kościele. Nie mamy grzesznych, sami jesteśmy grzesznymi ludźmi. Ale żywimy Chrystus za nas wszystkich bez wyjątku, także za grzeszników umarł. To jest taka piękna rzeczywiście analogia. Jak sobie to uświadomimy, to wtedy przestaniemy Kościół postrzegać tylko jako instytucję. Przestaniemy myśleć o Kościele jako tylko o, nie wiem, hierarchii, papież, biskup, ksiądz, tam jakiś kardynał, dziekan czy ktoś jeszcze. Bo to my wszyscy tworzymy to ciało Chrystusowe. Myślę, że nad tym warto się czasem zastanowić. Tak popatrzeć na Kościół. Kościół to jest coś, czego ja jestem cząstką. Ja mam tutaj swój udział. To jest coś mojego. To nie jest tylko instytucja, chociaż także, no musi być jakiś porządek. No nie będzie ktoś chodził na głowie i myślał nogami. No wszystko, czasem się coś pomyli, czasem się wydarzy. Wiecie, nie spostrzegę leżącego gdzieś tam na ścieżce kamienia, potknę się, przewrócę się, kolano mi spuchnie, będzie chorować. No ale przecież kolano nie powie tym oczom, wydranie, wyłotry, ty głupia głowo, nie patrzysz jak leziesz, nie chcę być, odrywam się, odetnij mnie. No nikt nie odcina nogi dlatego, że mu kolano spuchło. Trzeba poczekać, no, aż to się wyleczy, aż to się zagoi, aż sklęśnie opuchlizna, aż wszystko wróci do normy. Taki jest Kościół, jak ciało. To jest dokładnie właśnie to i chyba no, trudno będzie znaleźć jakieś lepsze, głębsze porównanie. Ile razy słyszymy dzisiaj, czytamy, słyszymy, widzimy gdzieś tam w mediach, że Kościół to, Kościół tamto. No to spróbujmy na Kościół popatrzeć właśnie w ten sposób, w takich kategoriach, bo właściwie ściślej według wyznania wiary tak powinniśmy Kościół postrzegać. Jednocześnie, no tak już zupełnie na koniec, zobaczcie, drodzy Państwo, w czasie każdej mszy świętej modlimy się za Kościół. W niedzielę wyznajemy wiarę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Pamiętaj o swoim Kościele, o swoim słudze, papieżu, Franciszku, o naszym biskupie i tak dalej, i tak dalej. To są modlitwy, które są w mszale, one są wypisane. To nie jest nasza, księży odprawiających, jakaś tam twórczość czy wena, że my mówimy takie słowa. To nakazuje nam liturgia. Modlitwa wiernych, modlitwa powszechna też zaczyna się od wezwania zawsze za Kościół. W gruncie rzeczy to jest to samo, co modlitwa za nas samych. Jesteśmy Kościołem. Jesteśmy jego cząstką. Można powiedzieć, bez nas nie ma Kościoła, chociaż czasami pokazuje się to inaczej, mówi się inaczej, ale to wtedy nie jest prawdziwy i pełny i rzeczywisty obraz Kościoła. Tak, kończąc już zdecydowanie swojego czasu z matką Teresą z Kalkuty, pewien dziennikarz przeprowadzał wywiad. No i roztoczył przed oczami matki Teresy, tak jakby ona nie wiedziała, całą brzydotę taki rozkład Kościoła i mówi, no tak, matko Tereso, to powiedz mi, co jest nie tak w tym Kościele? I ona mu wtedy mówi, ty i ja. No właśnie. I to jest właściwie to wszystko, co my możemy powiedzieć, bo to my jesteśmy Kościołem, prawda? My jesteśmy Kościołem. Kościół jest nami i my jesteśmy Kościołem. No i to na dzisiaj tyle. Kolejne spotkanie 25, ostatnie już, 25 czerwca. No a potem przerwa wakacyjna, a po wakacjach zobaczymy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękujemy bardzo.